Zdrowia. Każdy szabrownik miał powód, każdy protestujący miał powód, każdy policjant miał powód. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. No, tragedia jest. Zamknęli politycy, urzędnicy, gubernatorowie, zamknęli Amerykę. To komuniści wybuchli z rewolucją komunistyczną. No, nie jest przyjemnie, nie jest fajnie. Cała ta rewolucja amerykańska się rozlewa. Są protesty w Poznaniu, w Warszawie, w Paryżu, wszędzie. No, nie wiem, czy były w Moskwie i w Beijing, ale wszędzie, gdzie międzynarodówka komunistyczna działa, no to jednak były. Jeżeli myślisz, że wszystkie te zamieszki i rozruchy nie miały nic wspólnego z koronawirusem, z paniką 19, z Wuhan 19 i tak dalej, jak to chce się nazywać, no to przypuszczalnie jesteś jednym z ludzi, którzy, powiedzmy, mieszka, jeżeli mieszka w Ameryce, no to mieszka przypuszczalnie na przedmieściach, gdzieś na wsi, czy z daleka, żyjąc, nie pracując, żyjąc już na emeryturze, albo pracując z domu, z komputera, mając wysokopłatną pracę. Także przypuszczalnie ty zapomniałeś, czy zapomniałeś, czy ogólnie ludzie zapomnieli, jak to było w poprzednich latach ich życia. Zapomnieli, kiedy co by było, kiedy, jeżeli byśmy mieli 15 lat czy 20 lat, no i byśmy byli w domu, tak? 15-letni ludzie w domu, czy 20-letni na studiach, zostali wyrzuceni z bursy, zabronione. No, zaprzestane było nauczanie, czy ktoś stracił pracę, mieszkając w jakimś małym studio, czy w kawalerce, czy mieszkając nawet w jakiejś grupie razem z innymi ludźmi, czy będąc emigrantem, też mieszkając na kupie, czy samotną matką z dzieckiem, która, powiedzmy, straciła swoje pieniądze. Ludzie dostają szału, no i to jest na dzień dzisiejszy ci co myślą, że to nie było wpływu, no bo wielu ludzi 60-70-letnich do tej pory mówi, że zamknięcie powinno trwać następne 2, 3, 5 miesięcy. No i oni zawsze ciągle mówią, no bo ja, no bo ja, no bo ja. No ale no bo ja to jest z reguły tak, że mają emeryturę, mają spłacone domy, boją się o siebie, no bo jest zdrowie, no ale co oni, tak? Co cała ta reszta? Co cała ta reszta normalnych? No ludzie nie patrzą na to. No, jak się rozmawia z ludźmi, którzy mają, powiedzmy, dzieci czy chorych, no to trudno im przetłumaczyć, że to oni powinni być konkretnie pilnowani, ale cała reszta, 80% społeczeństwa, 90%, no to powinna normalnie żyć. Trzeba pamiętać, że w każdym społeczeństwie jest około 1% psychopatów. No i w całej tej populacji 1%, 1 na 100, no to jeżeli przychodzą jakieś takie ciężkie czasy, czy dramatyczne czasy, czy nerwowe czasy, no to ci ludzie eksplodują. No oczywiście, że na tym wideo, co pokazują tego policjanta, tego Derek Chauvin, no to no jest sytuacja niesprawiedliwości, no jest tam przesadzone to wszystko, no ale nie pokazuje, że była intencja w zamordowaniu tego, tak? Nie ma intencji. Jeżeli by była intencja, no to on by wyjął ten swój rewolwer czy pistolet i by go zabił. To była normalna jakaś taka procedura polityczna. Hindus dzwoni, mówi, jest bandzior podekscytowany, wygląda na to, że jest na dragach, na narkotykach, no i później sekcja pokazała, że był na
na amfetaminie i na jakichś innych fentatylach i jeszcze dużo więcej miał narkotyków w sobie. No i policja przyjechała, chciała go zaresztować, rzucił tam pod siebie jakiś proszek biały, no wiadomo, że to jakiś opium czy inna kokaina. Szarpał się później w samochodzie, także to jest całe pół godziny działania policji. No i później CNN pokazuje nieustannie tylko te minuty, kiedy to się wszystko działo. Wypieprzyli na twarz Araba, wypieprzyli Hmonga, to jest Kambodża, te rejony, facet też przyjechał. Wyrzucili też hiszpańskojęzycznego, czyli cały przekrój świata, powiedzmy, był w policji. Murzyna nie było. Biały tam najbardziej atakował. No i cały świat wybuch. Zamknęli Amerykę na koronę, a komuniści spalają Amerykę w odpowiednim czasie. W tym całym oskarżeniu to jest napisane, że ten George Floyd, no to on krzyczał, nie mogę oddychać, no ale jeszcze wcześniej krzyczał, że on nie może oddychać jeszcze nie leżąc, tak, także to wszystko wskazuje na to, ktoś, kto się zna z medycznego punktu widzenia, no to z tych nerwów, z tych narkotyków, no to on nie mógł oddychać, no bo był, powiedzmy, nagazowany. No jeżeli ten policjant Chauvin będzie miał normalny proces i będą wszystkie fakty przedstawione i będą fakty za i przeciw i dlaczego reagował tak, a nie inaczej. Jeżeli policja ma pewne wskazania, jak ma działać, no powiedzmy skazany, no to będzie jedyna sprawiedliwość w tym wszystkim. Ale jednak przy tych długich, wieloletnich, historycznie zamieszkach, spaleniach całych dzielnic, no to jest makabra. To jest makabra dlatego, że cała ta historia Ameryki, musimy jednak pamiętać o tych prawach obywatelskich, no i o demokracji. I teraz to wszystko jest wrzucone na śmieci, no bo po prostu dziki tłum jest w stanie spalić, zniszczyć. Dziki tłum teraz krzyczy o eliminacji policji jako takiej. No to są naprawdę jakieś iluzoryczne, debilowate propozycje w celu usunięcia jakiejkolwiek opozycji dla komunistów. No bo jeżeli usuną policję, to pierwsze co będzie, to ludzie będą się zbroili, no a rząd będzie zaczynał konfiskować. W Australii skonfiskowali, w Anglii skonfiskowali, także, że to wszystko się może zdarzyć. No i w Ameryce teraz też no w sumie to jest idiotyczne, tak, bo ludzie będą chcieli się zbroić, no ale w wielu stanach na przykład dają podatki zaporowe na amunicję. No ale to już tak poza tym cały ten zamknięcie, zamrożenie całego narodu, no to do tej pory to już było 400-401 przypadków, kiedy policja była zaangażowana w zabicie jakichś tam bandziorów. Także ten George Floyd nagazowany to nie jest pierwszy. W Minneapolis jeden z rezydentów no to opowiadał tam, no ale to wiadomo, no to że ludzie po prostu są głodni, ludzie są bezdomni, dużo ludzi potraciło, no to co oni będą robić? Oni po prostu dostają jakiegoś szału. Ogólnie rzecz biorąc, ilość narkotyków, sprzedaż narkotyków spadła, także też ten cały przestępczość kryminalna jest mniejsza, no ale to jest wielka część tego
otwarcia Ameryki, gdzie ludzie czekali, no to parę tygodni temu państwo zabroniło pokojowo głosować. Ludzie, którzy przychodzili, mówią, że tutaj to wszystko jest matematycznie niedobrze, medycznie niedobrze, to wszystko zostało pousuwane z blogów, z wideo, z internetu i tak dalej. Ludzie, którzy pokojowo protestowali, się nie zgadzali w ramach demokracji. To teraz państwo, urzędnicy, gubernatorzy doprowadzili do tego, że legalni ludzie, którzy chcieli wyrazić swój głos bez spalania, nie było im pozwolone, a ludzie z cegłami wyszli i zwyciężają. Także to jest no, argument na to, że faszyzm czy zamordyzm, no to nie zaczyna się od facecika, który malował i ma śmieszne wąsy. To wszystko zaczyna się z całym budowaniem tych instytucji. Hitler zbudował tak samo jak i Stalin. Komunizm jednopartyjny czy hitleryzm, faszyzm jednopartyjny zbudował naokoło siebie instytucje. No i te instytucje zniszczyły demokrację. I 3 lata temu w Charlottesville była taka sytuacja, że legalnie grupa konserwatystów w Ameryce, no nie, nazywają ich ekstremiści, supremaciści, biali supremaciści. No ale to jest taka lewacka nowomowa. Ludzie po prostu, którzy się nie zgadzają z komunizmem, bardziej mają jakieś konserwatywne, no to są wyzywani od białych supremacystów, bo nie mogą ich nazwać rasistami, no bo ale to było tak, że miasto się zgodziło, ale miasto nie dało ochrony, nie dało obrony przed komunistami. No i w zasadzie miał być protest, no bo konstytucja gwarantuje, że ludzie mogą protestować czy pokazywać swoje zdanie, no i policja powinna bronić, powinna pilnować, żeby banda antify, żeby banda komunistów nie przyszła, żeby nie zaczęło się mordobicie. No i państwo, miasto, gubernator, policja, ta stanowa policja Charlottesville doprowadziła do tego, że nie zapobiegli temu. Także to jest idiotyzm. Następny idiotyzm, powiedzmy, rządu. W Minneapolis w tym tygodniu, jak reporterzy jeździli do niektórych dzielnic, no to niektóre dzielnice się same z siebie, murzyńskie nawet, czarne dzielnice czy osiedla ogradzały, ludzie stawali tam i nie wpuszczali nikogo z obcych, no bo oni wiedzieli, że te bezsensowne jakieś makabryczne ataki, nieludzkie zabijanie czy podpalanie, i oni wiedzieli, że to robią, bronią się sami w imieniu swoich dzieci, w imieniu swoich rodziców, dziadków, wujków i tak dalej. I oni wiedzieli, że oni potrzebują w tej dzielnicy, w tych miejscach banki, potrzebują sklepy, gdzie mogą kupić jedzenie, potrzebują warsztaty samochodowe, potrzebują nawet komendy policji. Tak? Także ludzie mają w sobie, większość ludzi ma w sobie te dobro, te zrozumienie świata, zrozumienie tego, co jest dobre, co nie jest dobre, moralnie potrafią odróżnić. Także zamknięcie Ameryki, no myślałem, że zamknięcie będzie 2-3-4 tygodnie i zostaną wyłapani chorzy. Okazało się, że po prostu debile doszli do wniosku, że można państwo zamknąć miesiącami. No i niestety przygotowało się to wszystko. Niestety to się przygotowało wszystko. Komuniści myślą, że zbrojnie czy
siłowo przejmą władzę, wykorzystali jak wszędzie, czy we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Rosji bandziorów, czy w Polsce tak samo. No w Polsce też po 1945 roku dużo tych bandziorów było w partii komunistycznej, no i doszli do władzy. No i teraz w Ameryce mniej więcej planują to samo. Czy to się uda? No raczej się nie uda. Konfiskacja broni się nie uda. Ogólnie rzecz biorąc, instytucje społeczne czy państwowe są, nie są upolitycznione. Nie są upolitycznione. Także teoretycznie wojsko i policja jest niepolityczna. Także ten zamach powiedzmy na małą skalę, który przeradza się na dużą skalę, no raczej się nie uda. Czy jakieś będą poprawki w ramach zachowania policji? No przypuszczalnie będą. No, najważniejsze to jest to, żeby Murzyni zaczęli wstępować do policji, no bo nie chcą wstępować. No ale zlikwidowanie policji, tak jak część komunistów żąda, no to się nie stanie. No, Ameryka nawet wśród czarnych, oni wiedzą, że jednak ktoś musi ich pilnować. No, biali też wiedzą, że ktoś musi ich pilnować. Ludzie w Ameryce, jak zostanie to rozwalone, no to oni będą się sami pilnować. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.